Siemaneczko, witam w mojej kuchni, a nie, to nie ten kan. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam, jak działa Launch Control w Forzie Horizon 4, jak to odpalić. Co to jest właściwie Launch Control? Ja się też nad tym zastanawiałem i musiałem poczytać dokładnie. Wiem, jak to mniej więcej mogło działać i co jak, ale tak chcę wam tylko teraz objaśnić pokrótce, do czego to jest i po co to właściwie się montuje w tych nowych samochodach. Więc zaczęło się od tego, że to w tych wyścigowych samochodach, wyścigówkach w formule zaczęli to montować, żeby samochody lepiej startowały. To jest taki system elektroniczny, który sprawia, że samochód lepiej startuje. Czyli w niektórych samochodach to się nazywa procedura startu, w samochodach marki BMW i Audi to się nazywa chce być najlepszy ze świateł. Włączasz tą funkcję i startujesz zajebiście. Najlepiej to się sprawdza w samochodach z napędem na 4 koła, no bo wiadomo, że jest najlepsza trakcja i jakoś to tam najlepiej to jest sobie przetestować, nie? My sobie najpierw sprawdzimy to na Mercedesie, potem weźmiemy sobie jakiś inny samochód i wam pokażę, jak to zrobić. Na razie mam ustawioną skrzynię sekwencyjną i taką zwykłą bez sprzęgła, ale jeśli chcecie w pełni wykorzystać ten system Launch Control w Forzie Horizon, no to musicie sobie włączyć niestety skrzynię manualną ze sprzęgłem. I najpierw wciskacie hamulec, wchodzicie na jakieś obroty i na skrzyni sekwencyjnej to nie ma w ogóle żadnego sensu, bo to nie działa. Nie? Tak się może wydaje, że jak wejdziemy sobie na powiedzmy, ile tu jest, 4000 obrotów i wciśniemy gaz do końca, to samochód super startuje, ale to nie jest prawda. Bo wydaje mi się, że żeby tutaj w Fordzie odpalić w 100% ten Launch Control, to my musimy włączyć sobie kontrolę trakcji. Bo ten system podczas startu samochodu, on jakby jest na granicy wytrzymałości opony, jakby jej uślizgu, nie? Nie może doprowadzić do tego, żeby samochód buksował kołami, tylko żeby po prostu startował sobie. Tak? To samo możemy zrobić po prostu dawkując mu gaz i startując w odpowiedni sposób, ale komputer no jednak jest szybszy w reagowaniu na różne tam zmiany, uślizgi i tak dalej, niż nasz organizm, nasza noga i tak dalej, nie? Sygnał z mózgu do powiedzmy nogi to jest jakieś 100 metrów na sekundę i to jest jakieś tam opóźnienie, no a elektronika robi to bez, wiesz, bez żadnych opóźnień. Co ty robisz? Jak siedzisz sobie w jakimś samochodzie, który ma Launch Control, bierzesz girę na hamulec i na gaz, jak masz automat, na hamulec i na gaz, cyk, i samochód wchodzi na odpowiednie obroty, puszczasz hamulec, gaz w podłogę, tam się nie bawisz, tam puszczasz gaz, tam dawkujesz czy coś, nie, gaz w podłogę i wiesz, ten system Launch Control robi wszystko za ciebie, nie? Czyli cyk i jedziesz. Jest w niektórych samochodach Launch Control montowany w skrzyniach manualnych, tam chyba w Golfie gdzieś tam to było instalowane, ale ogólnie jest to w automatach najczęściej spotykane, nie? Bo to jest takie o. I to jest gadżet tak naprawdę na co dzień nikomu niepotrzebny, bo ile będziesz ruszał spod tych świateł tak zajebiście, ale fajne są przeciążenia dzięki temu. No i dobra, nagadaliśmy się, a teraz Lucek, no i się gadaj, jak to włączyć, bo ja chcę koledze pokazać. Już. I patrz, wchodzisz tutaj, ja ci najpierw pokażę tu. Wchodzisz, włączasz tu manualna skrzynia ze sprzęgłem. To włączasz, to jest bardzo ważne, bo bez tego to ty gówno zrobisz tak naprawdę. Później, dla ułatwienia możesz sobie zamienić, wejdziesz sobie tutaj w ustawienia zaawansowane i dla ułatwienia zmiany biegów na skrzyni manualnej ze sprzęgłem polecam zamienić hamulec ręczny ze sprzęgłem. Pyk. I teraz na padzie, jak będziesz, bo nie wiem, czy ty na klawiaturze grasz, czy na padzie, ja pokazuję, jak na padzie się gra. No chyba każdy ma pada, no. Bierzesz sobie, zamieniasz i teraz tutaj masz hamulec ręczny, a tutaj masz sprzęgło pod A. I dzięki temu łatwiej jest sobie palec widać to, czy nie? Tutaj. Nie? Tu masz hamulec ręczny teraz, tu masz sprzęgło, pyk. I teraz jak chcesz coś zmienić bieg, to naciskasz jednym palcem kciukiem, w tym wypadku dwa klawisze naraz, nie? A tak to musisz tutaj, no, przetestujcie sobie, to zobaczycie, o co chodzi, no.
Po prostu zamieńcie sobie to, bo tak łatwiej jest zmieniać biegi. I teraz najważniejsza rzecz. No i co my mamy teraz zrobić? Teraz naciskamy hamulec i gaz. I zobaczcie, co się dzieje. Widzicie? Puszczam jeszcze raz. Hamulec i gaz jednocześnie. Możecie zacząć od hamulca i potem gaz. I macie na jakichś tam obrotach samochód, nie? I widzicie, że to nie działa, bo gdyby to działało, to by samochód nie miał żadnego uślizgu, tak? On pali kapcie jakby... jakby co, no... bez sensu totalnie. I teraz widzicie, samochód robi to sam, nie? Jak macie skrzynię biegów ze sprzęgłem, to samochód sam wchodzi na te obroty i nie musicie nic robić. Jesteście... jak te małpy, musicie wcisnąć gaz do końca i jechać. I teraz kolejna rzecz, bardziej zaawansowana. Jak robić, żeby ustawiać sobie obroty przy starcie? Na przykład tak. Nie? Na jakie obroty chcecie? W górę, w dół? Do startu. Jest to też bardzo proste, tylko musimy aż trzy przyciski naraz wcisnąć. Więc znowu, hamulec i gaz, mamy te obroty i teraz naciskamy sprzęgło dodatkowo, czyli pod klawiszem A, w moim przypadku, tak wam poleciłem zrobić. I teraz puszczacie hamulec, ten nożny. Puszczacie go na chwileczkę. Jak chcecie zmniejszyć obroty, to puszczacie na chwileczkę gaz. I możecie sobie te obroty do startu regulować. I teraz tak myślicie, ale po co mi to? Przecież w wyścigach i tak tego się nie używa, no nie? Wyścig to jest... nawet nie mamy kiedy tego odpalić tak naprawdę. No i to jest do tego, żebyśmy się po prostu w Fordzie bawili, tak? Żebyśmy mieli jakąś tam namiastkę, powiedzmy, tej symulacji i sobie różne te smaczki odpalali. To jest po prostu taka zabawka, ale bardzo, bardzo przyjemna, nie? I teraz, żeby... O, widzicie, zmaściłem. Teraz, żeby wystartować z tym launch control już takim pełnym, to ta kontrola trakcji nam tu niewiele pomoże tak naprawdę. Musimy regulować gaz, nie? W tym Mercedesie biegi są krótkie, więc ja muszę od razu praktycznie wrzucić dwójkę. Tak? Ale dzięki temu, że te jakby samochód był na wyższych obrotach nieco, no też to w zależności od samochodu chyba, jak my sobie ruszymy, to tak jest. Znaczy, to jest lepiej. Chyba to nawet lepiej z dwójki ruszać w tym Mercedesie, bo on ma dosyć duży moment obrotowy, to powinien sobie z dwójką poradzić też. No, i teraz jak zmieniacie bieg, jak macie skrzynię manualną ze sprzęgłem, to naciskacie po prostu A i B i zmieniać się wam bieg. Przez chwilę samochód, jak zmieniacie sobie bieg, to robi takie, tak wchodzi na wyższe obroty, ale to wcale nie oznacza, że wasz samochód będzie tam jakoś zwalniał przy tym, nie? Po prostu naciskacie jednocześnie sprzęgło, jednocześnie zmianę biegów i to działa. O, widzicie, że ta strzałeczka tak, tak skacze przez chwilę, nie? Jak zmienia się bieg, ale to... Tylko jest taki nieprzyjemny dźwięk podczas tej zmiany. Akurat ten Mercedes brzmi bardzo fajnie, więc tutaj się nie mamy czym przejmować. No i co? I sprawdziliśmy sobie Mercedesa. To teraz może jakiś samochód z napędem na 4 koła. Znacie pewnie Nissana GT-R'a. Gdzie te Nissany są? Tu. Nissana GT-R'a weźmy sobie z 17 roku, ziomeczka. To chyba nawet jakaś tam wersja stokowa, nie wiem czy ulepszałem akurat ten model. No ale tutaj mamy... chyba jeden z najlepszych systemów launch control i przeciążenia są zajebiste, no bo po to ten system jest, żeby jak najlepsze wrażenia z tego ruszenia uzyskać, nie? I tutaj taka sama procedura. O, za wcześnie dwójkę wbiłem, jeszcze raz. W rzeczywistości tego uślizgu, który był na początku, słyszeliście tam pisk opon, tego by w ogóle nie było, tak? Samochód by ruszył i
system launch control starałby się trzymać te opony na granicy przyczepności, tak? I nie pozwoliłby na to, żeby był jakikolwiek uślizg dłuższy, tak? Żeby jak najlepsze wrażenia z tego ruszenia uzyskać. No i jak najlepszy czas od 0 do setki. Tak to działa. No i mam nadzieję, że wam wytłumaczyłem, jak to odpalić. Ustawcie sobie skrzynię manualną ze sprzęgłem. W Fordzie tak to nie do końca działa, więc ja i tak mam skrzynię sekwencyjną ustawioną. Chociaż wydaje mi się, że tam ze sprzęgłem możemy się troszeczkę więcej pobawić. Ale to chyba jak się już ma podłączoną kierownicę i wszystko, nie? Na skrzyni sekwencyjnej, da się uzyskać podobny efekt. Tylko że jak już nacisniemy gaz i hamulec, no to samochód wchodzi na maksymalne obroty, więc co robimy? Wciskamy hamulec i sobie po prostu gazem regulujemy delikatnie. Nie? Sobie po prostu gazem delikatnie regulujemy i tyle. Jakby. Tak można uzyskać, powiedzmy, ten efekt launch control, gdy mamy skrzynię sekwencyjną bez sprzęgła. No ze sprzęgłem jest to ciekawsze, no bo jest to tak prawie jak w rzeczywistości. Chociaż też no, widzicie, że tą trakcję można zerwać, nie? W przypadku Mercedesa, gdzie on miał napęd na tył, zrywanie tej trakcji przy włączonym launch control nie powinno mieć w ogóle żadnego miejsca, nie? Znaczy żadnego miejsca, nie powinno mieć miejsca, no. Tylko po prostu samochód by sobie ruszył bez żadnego problemu, nie? Tutaj w Fordzie ta kontrola trakcji też działa jakoś tak z opóźnieniem, żebyśmy chyba mogli trochę podriftować. Taka jest kontrola trakcji połowiczna trochę. Ale działa. Tylko że nie działa przy tym starcie, no, przez co ten system launch control w Fordzie tak naprawdę nie jest w 100% funkcjonalny. Ale można się pobawić, można coś takiego włączyć. I no nie wiem, myślę, że fajna zabawka, tak? Jak chcemy gdzieś tam sobie pojeździć ze znajomym i pościgać się na dragu, nie włączając, wiecie, tych mistrzostw czy tam czegoś, tylko po prostu odpalamy, spotykamy się na jakimś tam miejscu i odliczamy sobie przez mikrofon czy tam jakoś w grze i wtedy sobie startujemy, nie? Ale w realnym życiu nie powinno być żadnego uślizgu. I w Fordzie szkoda, że ten system nie jest tak do końca dobrze zrobiony. Ja myślę, że to jest taka wersja beta tego tutaj, w tej grze. I też ciekawostka, nie we wszystkich samochodach ten launch control jest. Co pewnie nie jest dla was zagadką, ale jak weźmiemy sobie jakiegoś dziwaka, nie wiem, nawet jakiegoś takiego, o, ziomeczka tutaj. Nie wiem, czy w nim będzie ten system launch control. Znowu muszę sobie zmienić skrzynię na manualną ze sprzęgłem. Nie we wszystkich samochodach to jest, no w tych typu Lamborghini, jakieś tam tu oczywiście jest, nie? Chyba że jeszcze zobaczymy sobie sterowanie symulacyjne. Możemy jeszcze sprawdzić, czy na symulacji to będzie, ale wątpię. Tutaj jest launch control, też ciekawe. Nie wiem, gdzie, czy tam w ogóle jest jakikolwiek komputer, ale dobra. Jak weźmiemy sobie jakiekolwiek Lamborghini z tych nowszych, to prawie we wszystkich powinno być launch control. Tu mamy Gallardo Superlagera chyba. Dziwnie wchodzi na obroty. Ale da się go na obroty zrobić. Tak, to jest takie Lambo, no ono nie jest chyba jakoś tam mocno ulepszone, to jest klasa S1. Ale jak już weźmiemy sobie jakiegoś tam Coxa, ładnie wystartowało, nie? Gallardo. Jak weźmiemy sobie jakiegoś tam Coxa, mam tu chyba Aventadora porobionego, zwykłego Aventadora, ale jest mocno zrobiony też tam. Spokojnie powyżej 400 km na godzinę poleci. Jak weźmiemy sobie Aventadora i tu będziemy chcieli ruszyć z tym launch control, tylko tak prostej. No,
to tutaj już widzicie przy starcie zrywa, nie? Ale wydaje mi się, że i tak ten start jest lepszy niż jakbyśmy sobie stanęli w ten sposób. Nie? I z jedynki próbowali ruszyć. Zresztą tu można spokojnie i z dwójki ruszyć z tym dziadem. Ale już dwójki tak nie chcę wejść na obroty chyba. Nie, trzyma 2000. Tak, tu spokojnie z dwójki można ruszać nawet. No i tak to wygląda. Launch Control. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. No chyba wszystko wytłumaczyłem, co i jak. Może trochę brakuje jakichś takich graficznych gdzieś wyjaśnień, żeby to pokazać na padzie, mapowanie tych klawiszy i tak dalej, ale chyba każdy z was ogarnie, no. Po prostu gaz i hamulec trzymamy jednocześnie i wtedy samochód robi nam takie coś. O, tutaj w sumie z dwójki się fajnie ruszyło. Zobaczymy, jak z 2000 obrotów ruszy tylko. No jedynka już słabo, ale z dwójki ruszył bardzo ładnie. O, widzicie? Coś takiego. Tak jak z dwójki rusza, tak powinien działać ten launch control w każdym samochodzie. Chyba, żebyśmy wzięli jakiegoś seryjnego. Jakiś seryjny samochód. Nie wiem, czy mam jakieś Lambo seryjne. Ja tu chyba Gallardo mam Spider seryjne. I to chyba też. Chyba ta Super Lagera też jest właśnie seryjna. Może właśnie jest to tak zrobione, że w tych seryjnych samochodach ten launch control działa dobrze, ale gdy mamy już stuningowane, no to wtedy jest lipa, nie? Musiałbym wziąć... Weźmy sobie Agerę i zrzućmy ją do ustawień fabrycznych. Ona chyba jest na ustawieniach fabrycznych. To jest samochód z napędem na tył, no i wiemy, że Koenigseggi też mają bardzo dobry system launch control i ogólnie system stabilizacji toru jazdy. Są naprawdę, kurde, komputery na kołach dosłownie. No, ale tutaj spróbuję go tylko zrzucić do ustawień fabrycznych, tak żebyśmy mieli pewność, że na pewno to jest fabryka wszystko. Chyba jest fabryka nawet, tak. 920 punktów w klasie S2. I teraz tak, znowu robimy to samo. Może z 2000 obrotów startujmy gaz do podłogi. No i tutaj jest już lipa. Widzicie, tutaj ten launch control nie działa, nie? Też powinno być tak, że gaz w podłogę dajesz i system sam ci reguluje. Nie, tak żeby nie było żadnego uślizgu. Także to myślę, że najlepiej można sobie symulować z samochodami takimi, które nie mają za dużo mocy. Tak jak tutaj mieliśmy w Gallardo, które są chyba seryjne. W Aventadorze udało się to ładnie odzwierciedlić, jak zruszaliśmy z dwójki, nie? No ale już z tylonapędowcem to jest ciężko. O, tutaj to bardzo ładnie zadziałało. Zobaczcie, zero uślizgu. Zero uślizgu w Gallardo. Bardzo ładnie. To teraz musiałbym wziąć jeszcze tylko Nissana tutaj jest. GTR-a jakiegoś niestunigowanego. Właśnie ten, co miałem, był chyba nieporobiony. A on ma właśnie najlepszy launch control. Tutaj jakiś porobiony. To on jest chyba niestunigowany. I on powinien też z jedynki ruszać bez żadnego uślizgu. Spróbujmy właśnie od tych 2000 obrotów i zobaczymy. O, widzicie? Tutaj to bardzo ładnie działa, bo w niektórych samochodach działa to lepiej, w niektórych gorzej, ale tutaj w tym Nissanie działa to perfekcyjnie, zobaczcie. Zero uślizgu. Na seryjnym działa to super. A teraz weźmy sobie nieseryjnego Nissana, stunigowanego mocniej. Tutaj mam jakiegoś, mam nadzieję, że nie na drift zrobiony. I zobaczymy, jak w nim to będzie wyglądało, czy też będzie trzymał te, no, na granicy, powiedzmy, tego uślizgu. A widzicie, tutaj już, jak już chodziłem na wyższe obroty, to była lipa, ale start sam w sobie był zajebisty, nie? Mm.
Widzieliście, że od niskich obrotów bardzo ładnie, a tutaj już mamy naprawdę bardzo dużo mocy. Widzicie ten taki moment, nie? I zobaczcie, że on zostawia za sobą nawet ślady, czyli jakby ten launch control w tym Nissanie chyba został dobrze odzwierciedlony tutaj w Fordzie. Nie we wszystkich samochodach działa to dobrze, ale w tym Nissanie akurat jest zajebiście. Bo mimo, że mamy go stunigowanego naprawdę bardzo mocno, ale jak już damy go na wyższe obroty, to jest lipa, nie? To już zaczyna szaleć. Jak startujemy od 2000, to jest ładnie. Także musicie sobie też sami potestować i zobaczyć, które samochody najlepszy mają launch control. Tutaj w tym Nissan okazał się chyba najlepszy, bo niezależnie od tego, jak mamy go stunigowanego, no to ten system jakby działa, tak? Ale nie we wszystkich samochodach jest to takie, no, działające po prostu. W niektórych autach lepiej mieć skrzynię sekwencyjną, jeśli chcemy się tam gdzieś pobawić, nie? To lepiej chyba sobie ruszać z tej sekwencji i dozować gaz według naszego uznania. No. To jest takie ułatwienie trochę ruszania, no bo wtedy wystarczy, no, człowiek się ograniczy do tego, że wciska gaz do dechy i system robi resztę. Nie, taka kontrola trakcji przy starcie. I tutaj też jak ruszymy sobie od wyższych obrotów, to też jest uścisk, nie? Jak ruszymy sobie od wyższych. Ale jak od niskich, to... A teraz spróbujmy sobie jeszcze ruszyć... O, w ten sposób. Nie? Czyli dodaję od razu gazu bez launch control. Widzicie, co się dzieje, nie? Od razu wchodzi na wysokie obroty, tak jakby sprzęgło wrzucił. A jak sprzęgło wrzucę i ustawię na 2000 obrotów, to samo, tutaj nie da się ruszyć od niskich obrotów na sprzęgle, bo gra automatycznie wrzuca jakby na wysokie, nie? Da się na przykład powoli jechać, cyk, do 40, 30, 30, cyk, i od 2000 to wtedy też nie mamy takiego uślizgu. No, ale chyba w GTR-ze działa to najlepiej, także przetestujcie sobie to, pobawcie się i dajcie znać w komentarzach, jakie wam się efekty udało uzyskać. No myślę, że w GTR-ze najfajniej to przyspieszenie wygląda i najlepiej da się symulować ten system launch control. Trzymajcie się, na razie, hejka!